Dam, dam, dam! Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mitek, witam was w Różnych Gadkach, w moim programie, w którym pokazuję wam gry maści wszelkie. Dzisiaj na tapecie mamy Flinthook, grałem trochę, powiem wam, że grałem trochę. To, czym gra nas wita, to menu wielu możliwości. Możemy sobie wejść na czarny rynek i kupić rzeczy ulepszające naszego bohatera, powiększające mu statek perków, zwiększające szanse na jakieś dodatkowe przedmioty podczas rozgrywki właściwej. Możemy sobie kupić Frost Globy, bo czemu nie? Można też jakieś techniki mieć odblokowane, których jak widzicie mam już 100% w sensie z gry wyciągniętej, ale jeszcze nie wszystkie są odblokowane, bo nie kupiłem. Można sobie powiększyć zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Relikty to forma znajdziek, które gromadzimy we Flinthooku. Rzecz absolutnie losowa i ciężka do uzbierania, mimo tego mam 51%. Chociaż nigdy jakoś specjalnie daleko nie doszedłem. Jest lore. W lore można się wczytać w historię świata tutaj przedstawionego i możecie też spróbować wywnioskować, kto jest tym zamaskowanym głównym bohaterem z tej historii. Jak ktoś będzie chciał, trzeba to skompletować, żeby można było poczytać. Trochę taki komiks gigant, świat wiedzy, coś co się szuka. Są challenge, nie bawiłem się, bawię się rozgrywką właściwą i przyznać muszę, że mam lekki problem, bo Flinthook do gier najłatwiejszych nie należy. Booster Pack to karty. Karty, które wyciągamy, dostajemy je za prowadzoną rozgrywkę, pełnią formę rozbudowy naszego głównego bohatera, jego zdolności. Są to skille, które potem możemy używać, to są ulepszenia permanentne, ale tylko i wyłącznie jeżeli użyjemy je w pasku skilli, które jak widzicie na samym środku ekranu, jeszcze trochę mi brakuje do odblokowania. Zagrywamy tak jakby tymi kartami, budując swojego bohatera na konkretny run, bo możecie sobie robić to, układać dowolnie i na tę samą wycieczkę możecie tak naprawdę wziąć gościa zbudowanego trochę inaczej. Ja zostawię sobie defaultowy setup, taki, który już mam, i lecimy. Flinthook dzieje się w głównej mierze w przestworzach, w statkach powietrznych piratów. Wybieramy za każdym razem statek, do którego chcemy pójść, zwracając uwagę na to, jakie niespodzianki są przyszykowane dla nas tam. Tutaj mamy akurat Pluton na pokładzie, tutaj mamy jakiś kolesia, który nam daje tipy, w sensie jakieś porady, nic specjalnego. Tu są jakieś labirynty, weźmiemy sobie ten z Plutonem na pokładzie, bo czemu nie? Flinthook, jak mogliście się domyślić, tudzież nie, to nie jest jakieś takie wyrocznie, że będąc na moim kanale jest to rogal, ale jest to rogal. W sensie ma elementy rogalikowe. Jest permdev, jest proceduralnie generowana zawartość, co mówi już w prawym górnym rogu ekran, mapka tam, widzicie. Znacie taką mapkę, to z Isaaca chociażby. Styl prowadzenia zabawy natomiast jest stosunkowo dziwny, bo Flinthook jest twin-stick shooterem, gdzie mocno obłożone są te dwie gałki, lewa i prawa, i tak naprawdę przez większość czasu lepiej grało się w niego na myszce. Ta gra już jest chwilę na rynku, ale miałem z nią dość duży problem, żeby wam ją pokazać i żeby to jakoś miało ręce i nogi, ze względu na to, że Flinthook grą łatwą nie jest, a dokłada do tego sterowanie właśnie. Na samym początku można było grać, co prawda, padem, ale zamiast twin stick shootera mieliśmy one stick nie wiadomo co, bo prawa gałka po prostu w ogóle w żaden sposób nie była wykorzystywana, co było dość dziwne jak na grę tego typu. No bo zwróćcie uwagę, że teraz ruszając prawą gałką strzelamy sobie gdzie chcemy. Taka sama sytuacja miała miejsce, kiedy graliśmy myszką. Jak widzicie, celownik tutaj jest bardziej precyzyjny, wiadomo, i można było grać też na myszce i sprawiało to trochę więcej frajdy, ze względu na to, że flow poruszania się głównego bohatera jest rzeczą bardzo istotną we Flinthooku. Trzeba łapać się tych kaczyków i najlepiej czasami w ogóle nie dostawać do podłogi. Teraz w grę wchodzi to, że obracając prawą gałę strzelamy, natomiast żeby wycelować tym haczykiem i go puścić potem z prawego triggera, trzeba wykorzystywać lewą gałę, więc no, kręcenia tutaj co niemiara, niczym kręcenie jaj, nie takie jąder w sensie, tylko do ciasta. Trzeba się trochę nagimnastykować i trzeba się z tym sterowaniem okrzepnąć. To sprawia, że gra przez pierwsze godziny jest bardzo nieprzystępna dla osób, które nie grają na padzie i tutaj lepiej grać na klawiaturze, ale też faktycznie ja również miałem z tym problem. Dodatkową rzeczą, co powoduje, że Flinthook nie jest grą łatwą, są zasady przyświecające temu światu, bo jak zwrócicie uwagę, ten koleś w tym bomblu strzela do nas i te pociski lecą przez ściany.
O tym trzeba pamiętać. To jest rzecz, która trochę przeszkadza w trakcie rozgrywki właściwej, ze względu takiego, że zamiast, wiecie, tak zasady zabawy, zamiast się tak wtapiać w to, co robimy, powodują, że właśnie takie meandry jak to, że te kule przelatują, nie myślimy o tym. Zamiast cieszyć się zabawą, jakimiś unikami, to zastanawiamy się nad tym, że musimy pamiętać o tym, że te kule przenikają. Te zasady tego świata po prostu są dla gracza bardzo nie fair, moim zdaniem, i powinno to ulec zmianie tak naprawdę, żeby te pociski jednak nie przenikały przez ściany, ale niech będzie, że faktycznie no, jest to taka zasada. Druga sprawa, czy tam trzecia już właściwie poza sterowaniem, to, że w grze bardzo dużo i bardzo gęsto zasiane jest wszelkimi rodzaju przeszkadzajkami, typu jakieś tam, wiecie, kolce, jakieś piły, jakieś inne cudawianki, i to jest zasiane na tyle obficie, że twórcy chyba gdzieś zdziurawili w pewnym momencie moment, w którym powinni przystopować, powodując, że niektóre plansze są nie do przejścia bez utraty zdrowia, bo ciężko gdzieś na przykład wyskoczyć i wydaje się to być nierealne. Jest jedna plansza, gdzie jakby zestawiło mi się to tutaj, gwarantuję wam, że no nie udałoby mi się wyjść stamtąd, o ile w ogóle żywy bym wyszedł, to jakiś pan, który ma chyba cojones na głowie z tyłu. Tu mapka terenu jest cała. Gwarantuję wam, że jest albo to niewykonalne, albo jest to po prostu bardzo ciężkie do zrobienia, żeby faktycznie taką planszę, taki moment przejść bez utraty zdrowia. A jak wiadomo, no, jeżeli to jest gdzieś tam obligatoryjne, żeby iść tam tą drogą, no jest to trochę też nierówna walka, bo no, czasami są po prostu sytuacje w momencie, są sytuacje, w którym po prostu sprzyja to, że no, mamy jeden HP i przydałoby się mieć jakieś szanse, no i tych szans gra nam po prostu na przetrwanie nie daje, skoro no, trzeba się nadzieć na to, a może po prostu ja jestem taki nieumiejętny, że nie opanowałem przez tyle godzin tego jednego sektora, nie wiem. Na każdym... zabawa polega generalnie na tym, że tutaj target przyświecający temu wszystkiemu to zabicie groźnych piratów. Żeby wywabić takiego pirata z zasadzki, no to niepotrzebna jest tylko buczułka rumu, tylko trzeba przejść wcześniej... Op! No właśnie to kombat tego latania, znaczy flow tego poruszania się. Może mam za krótki haczek tam? Nie wiem, no są w każdym razie takie plansze. W każdym razie. Trzeba przejść i zaorać bossa. W wielkim skrócie, żeby bossa wywołać, nie styka byczułka rumu. Trzeba dojść do końca każdej planszy, pokonać jakąś tam większą arenę, większe natężenie przeciwników i wyciągnąć muszelkę. Muszelkę należy rozbić, to jest to treżarium właśnie, weźmiemy sobie jakiś upgrade. Heavy bag of gold, lift soul, spirit. Chyba dostaliśmy dużo hajsu, to są takie pojedyncze upgrade'y. Trzeba przejść ileś tam plansz, tu akurat są trzy, dojść do ostatniej areny, zaorać przeciwników, zdobyć muszelkę, rozbić muszelkę, wyciągnąć z niej żetonik. Brzmi to trochę tak abstrakcyjnie, jak to mówię, tak szczerze mówiąc. Wziąć ten żetonik, potem przejść kolejny statek, który już będzie bardziej tam napakowany przeciwnościami losu, zdobyć muszelkę, wyciągnąć żetonik, przejść kolejny statek, który będzie miał jeszcze inne rzeczy w sobie, cięższych przeciwników, bardziej nieprzystępne rozmiejscowienie na planszy przeszkadzajek, zdobyć muszelkę, wyciągnąć żetonik, nakarmić małże, jeszcze zapomniałem, bo za każdym razem trzeba nakarmić małża, którego mamy w pudełku po dziadku. I jak nakarmicie tego małża 3 razy, to wtedy on wypluwa współrzędne, gdzie znajduje się boss, którego należy pokonać. To jest właśnie ta arena końcowa. I tak to wygląda. I wtedy lecimy do bossa, teoretycznie go pokonujemy. Nigdy mi się nie udało przez wzgląd na to, że to sterowanie no, cały czas jest dla mnie jakoś tam przeszkodą, żeby w pełni delektować się tym flint hookiem. No i dostajemy kolejne zlecenie. Tych bossów jest summa summarum 5. Za każdym razem tutaj końcówki są inne, ale bossowie jest cały czas ten sam, bo to jest jedno zlecenie na jednego typa. No i tak mniej więcej gra się w flint hooka. To jest muszelka w ogóle. Żetonik z muszelki? Ja nie kłamałem. Karmienie małża w pudełku. Czek. Wszystko jest. Przeszliśmy pierwszy statek. Znaczy, teraz już być może miałbym szansę z tym bossem, bo okrzepłem z tym sterowaniem, ale jednak uważam, że jest ono strasznie przesadzone. Zwłaszcza zestawione razem z tymi pokojami pełnymi pułapek może sprawić naprawdę bardzo dużo problemów. Mamy kolejne statki. Tutaj, jak widzicie, już mamy poziom trudności 2. Tutaj jest 3.
Tutaj jest też poziom trudności 3. Mamy tutaj labirynt i danger room, czyli pokój z jakimiś niebezpieczeństwami, to na pewno nie idę. Tutaj mamy bazary i dużo lutu, ale jest poziom trudności 3. No i metalowy waleń ma też tutaj bardzo dużo hajsu i jakieś tam wskazówki. Weźmiemy sobie te bazary i lut. Zobaczycie, że to się różni, bo faktycznie tych klocków tutaj składających się na części świata we Flinthooku jest bardzo dużo. Bardzo rzadko się trafia na to samo, ale no tak jak wam już też mówiłem wcześniej, jest cały czas to jedno pomieszczenie, które jest moim Nemesis, gdzie wiecznie nadziewam się na jedną z tych przeszkadzajek, które są umiejscowione tam na pionowej ścianie. No nie umiem tego przeskoczyć, no i koniec i basta. Jak widzicie, dużo jest tutaj zabawy, dużo strzelania. I koniec końców, Flinthook jest grą bardzo fajną, ale jest jednocześnie grą bardzo trudną, która no, przez te położone trochę sterowanie może okazać się nieatrakcyjną dla większej ilości graczy. Są co prawda te trzy schematy sterowania, ale no brak windowania poszczególnych przycisków, gdzie no, niby to skakanie jest pod prawym guzikiem, tutaj w sensie na grzbiecie pada, jest początkowo problematyczne, ale bo na A, jak wciśniecie A, to jest naleciałość z tego poprzedniego schematu sterowania, gdzie nie było prawej gałki w ogóle. Wciskając A i obracając się też można robić to samo, co teraz robi się prawą gałką. No nawet to było trochę dziwne, że nie da się pod A skakać tak jak zazwyczaj, ale przyzwyczając się już do tego sterowania, które jest na dwie gały, stwierdzam, że to jest chyba najlepsze, co można było zrobić w tym wypadku. Nie ogólnie, bo jest to nieporęczne, ale no trzeba się przestawić, bo inaczej ciężko by było manewrować tymi wszystkimi rzeczami, podskakiwać, jednocześnie strzelać, a jeszcze pod prawym triggerem przecież jest hak. No i trzeba by, wiecie, trzeba by dużo palców odkładać z tych gałek, a jednak żeby zachować ten flow i tą konsystencję dynamiki, która jest tutaj uprawiana, no trzeba było tutaj coś poświęcić. Wydaje mi się, że to jest taki środek kompromisu, który należało zrobić. Chociaż mogłoby to być zbindowane w związku z tym, że pozostałe przyciski nie są wykorzystywane. Mogłoby być to zbindowane na przykład dwukrotnie. Skakanie w dwóch miejscach, żeby dla osób, które są... O kurde, które są przyzwyczajone do skakania pod A, żeby też nie było jakiegoś tam większego problemu. No i właśnie to jest to, bo teoretycznie powinniśmy się schować tutaj za tymi ścianami, a koleś tymi czaszkami orze przez ściany i to jest taka, no dla mnie to jest taka lipa, no trzeba o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać, bo bez tego łatwo zginąć. Czy ja już mówiłem, podsumowując, mam wrażenie, że mówiłem, ale podsumowując, Flinthooka nie jest grą na pewno dla wszystkich, ma dość wysoki próg wejścia przez ten ogłady ze sterowaniem. Można to dość szybko złapać, jeżeli gra się na myszy i klawiaturze, jeżeli to jest wasz preferowany środek transportu w grach. Myślę, że tam może być troszkę łatwiej niż na padzie. Niemniej jednak, jak już się zagra to na padzie, to tak naprawdę jest orańsko dobre niczym w Enter the Gungeon. Chociaż z piedestału Enter the Gungeon nie zostało strącone, przynajmniej nie w moim przypadku. Nie zmienia to faktu też, że bawię się przy Flinthooku dobrze i ćwicząc troszkę do tego materiału. Bawiłem się przednio, bo musiałem trochę poćwiczyć, żeby wam nie pokazać. Nie widzieliście moich początków w ogóle tutaj. No początki to były straszne, tak włączyłem na streamie, to umarłem zaraz w pierwszym rzucie. Tutaj troszkę jak z Meat Boya prawie te komnaty niektóre są. Teraz już idzie mi trochę lepiej, nawet dochodzę do bossa. Mamy tutaj, o kurcze, i to jest właśnie taki słaby moment. To jest chyba w ogóle mini boss, który czeka nas, któremu trzeba Cooper zlać. Teraz tak, trzeba tu podlatywać. On zsieje minami. Na dole mamy jeszcze noże. A ja się na niego nadziałem. I tak kończymy nasze spotkanie. Więc jak widzicie, no Flinthook po prostu grą łatwo nie jest. Podsumowanie, dostajemy experience, z tego experience'a potem wychodzą te karty, które widzieliście na samym początku. Natomiast to był Flinthook. Flinthook jest spoko, ale musicie wiedzieć, że może was odrzucić tym sterowaniem przede wszystkim. Na pewno nie jest dla wszystkich, są lepsze rogale, ale ten też, ten nie jest na pewno najgorszy. On jest taki, jest okej, okay, jest okej. Okay. Można włączyć teraz na jakiś czas, ale można się też srogo wpienić na to sterowanie. No, to jest największa mankament tego tytułu, to jest sterowanie na padzie. Jak ktoś gra na padzie, to jest straszne. Dzięki serdecznie za uwagę, ja jestem Nitek, to był Flinthook. Do zobaczenia przy następnej okazji. Adieu!